puder. Po wyschnięciu możemy przeczyścić delikatnie gąbeczką. Mamy gąbeczkę. Profilaktycznie tylko, gdybyśmy mieli jakieś zadziory. I woda. Namaczamy sobie kawałek ściany. Możemy to robić spryskiwaczem, wałkiem, pędzlem. I tu jest w tym przypadku proszek ochra oranżowa. Gąbka celulozowa do przebarwiania. Musi być gąbka celulozowa, nie może być jakiś taki syntetyk, bo nie działa na pudrze. Źle po prostu wybarwia. To jest gąbka, która jak wyschnie, ona się kurczy, nie? A jak dostanie wody, wraca po prostu do swoich rozmiarów. Pudrem jest o tyle dobrze, że można zostawić na następny dzień, przyjść i sobie dalej kombinować. Gdybyśmy mieli za ciemne, można zwyczajnie zmyć. Nawet na drugi dzień czy na trzeci nie ma znaczenia. On nie wchłania w ogóle w siebie barwników, jest tak mocny. Nie? Natomiast zobaczcie, żeby tylko, wystarczy tylko przetrzeć gąbką, żeby nam się wszystko zrównało. Natomiast jak jest za mało proszku, chcemy mieć ten kwiatek na przykład mocniejszy, to wystarczy tylko w tym miejscu i już jest mocniejszy. Może być małym pędzelkiem. O! Na przykład małym pędzelkiem tu naniesione, bo akurat ten kwiatek chcę mieć ciemny. Przykładowo. Ten i ten. Możemy go wyróżnić w ten sposób. Nie? I zmyć, jak nam coś nie pasuje. Zostawić tylko jeden. Przykładowo chcemy dołożyć kolory. Na przykład zielony, żeby na kontrast. Taki stary tynk. Różne barwy, które na ścianie stare, rozmazane, różne kolory. Niebieskie, zielone, można spotkać, nie? Przypudrować. Albo czymś rozweselić teraz u gremu. No.